Siema koledzy ze Starters, mam dla was kolejny poradnik do Space Marine 2, tym razem o stoi. Jakiś czas temu, jeszcze przed nerfem trudności, ukończyłem wszystkimi klasami każdą misję na najwyższym poziomie i jedną z rzeczy, które zauważyłem, to to, że szansa na sukces zawsze była o wiele większa, gdy mieliśmy w grupie ostoje. Jeżeli gracz zdawał się ogarniać klasę, to w zdecydowanej większości misji odnosiliśmy sukces. Prawdopodobnie dlatego, że ostoja jak nikt inny potrafi uratować sytuację. Przez to bardzo często ludzie myślą o nim jako o klasie supportującej, ale nic bardziej mylnego. W tym poradniku poruszę kolejno główną umiejętność, jej rolę i znaczenie dla całej drużyny, wady i zalety wszystkich broni oraz moim zdaniem optymalny wybór, a na końcu opcje, jakie mamy do wybrania w drzewku profitów postaci. Finalnie, jak to wszystko składa się w całość, czyli jakie jest nasze główne zadanie, w czym jesteśmy dobrzy i z kim współpracujemy najlepiej. Większość gameplayu, który zobaczycie, jest na poziomie przytłaczającym trudności, choć klasa zyskuje większość rzeczy potrzebnych do funkcjonowania już koło 13 poziomu. Tak więc zagłębiamy się w ostoje. Naszą umiejętnością klasową jest chorągiew zakonu, po użyciu której wbijamy w ziemię sztandar mówiący wrogom, że obszar w promieniu kilku metrów to nasza piaskownica i nie zamierzamy nikogo do niej wpuszczać. Chorągiew stale odnawia pancerz, pozwalając nam walczyć ignorując część otrzymywanych obrażeń, a przy odpowiednim doborze profitów zyskuje więcej bardzo przydatnych właściwości, takich jak podnoszenie pokonanych członków drużyny czy wypełnianie paska życia spornym zdrowiem. Umiejętność należy moim zdaniem do najsilniejszych w grze, bo użycie jej w odpowiednim momencie może całkowicie odwrócić kierunek potyczki i zmienić bliską porażki, beznadziejną sytuację w zdecydowane zwycięstwo. Chorągiew doskonale pokazuje, na czym skupia się nasza klasa, czyli przejmowanie strategicznej pozycji i powstrzymywanie fali przeciwników. Jaki ekwipunek nam w tym pomoże? Klasa obraca się wokół walki wręcz, więc z broni palnych mamy tylko poboczne. Tu wybór jest między pistoletem boltowym i plazmowym, ale tylko w teorii, bo w praktyce mini spalacz plazmowy pozostawia konkurenta daleko w tyle pod względem synergii ze stylem gry. Głównym zastosowaniem pistoletu będzie przerywanie wzywania pomocy. Jeden w pełni naładowany strzał w głowę przerywa wycie każdego Majoris, a cztery takie strzały wprowadzają je w stan egzekucji. Używamy go też przeciw latającym wrogom, bo nie dosięgnie ich nasz miecz, no i możemy eliminować małe grupy Minoris, strzelając w pełni naładowanym strzałem w ziemię. Spalacz przydaje się też w sytuacjach, gdy oberwiemy i nie mamy nikogo pod ręką, by odzyskać sporne zdrowie. W profitach broni będziemy skupiać się na zwiększeniu obrażeń oraz zapasu amunicji, bo bonusy do rozmiaru wybuchów pocisków ułatwiają tylko eliminację chmar, a tym zajmuje się już nasza walka wręcz. Podążamy więc dołem i w piątej kolumnie łapiemy górny profit, przyspieszający ładowanie pistoletu zamiast ostatniego w dolnym rzędzie. Wybierając warianty, faworyzujemy te z większym zapasem amunicji, bo w połączeniu z profitami zmniejszają one trochę bolączkę związaną z faktem, że każdy naładowany strzał zużywa 10 nabojów. Teraz to, czego będziemy używać najczęściej, czyli bronie do walki wręcz. Mamy trzy opcje i każdą da się ukończyć misję nawet na najwyższym poziomie trudności, ale jedna z nich wymaga zdecydowanie więcej wysiłku, by dorównać pozostałym. Tak jak w przypadku szturmowca, mówię tu o rękawicy wspomaganej. Może to kwestia moich umiejętności, może jest jakiś sekret, o którym nie wiem, ale ta broń niestety nie nadąża za innymi. Jest ogólnie zbyt powolna, ma zdecydowanie mniejszy zasięg, uderza mniej celów naraz i jej obrażenia też nie są niczym nadzwyczajnym. W związku z tym polecam używać jednej z pozostałych opcji. Miecz łańcuchowy jest bezpiecznym wyborem, bo mamy szansę nauczyć się go używać, grając też innymi klasami. Bardzo dobrze sprawdza się przeciw dużym grupom, ale radzi też sobie z większymi przeciwnikami. W profitach mój wybór jest taki sam jak w innych klasach, czyli trzy pierwsze z dolnego rzędu i przeskok na górę. Dzięki temu zyskujemy w sumie 15% więcej obrażeń od broni i dzięki szybkiej odnowie 100% więcej odzyskanego spornego zdrowia od ciężkich ataków, wokół których obraca się cała walka Chainswordem. Powinniśmy wyprowadzać komba lekkich ataków i używać ciężkich, by zakończyć serię zależnie od sytuacji. Po jednym lekkim uderzeniu ciężki atak to kopnięcie, które ogłuszy wroga i przerwie wzywanie pomocy. Po dwóch lekkich otrzymujemy cios barkiem, dzięki któremu możemy stale zbliżać się do mobilnych wrogów i bossów, takich jak tyran, które oddalają się od nas. Ostatnie ciężkie uderzenie to tupnięcie w ziemię zadające obrażenia wszystkim wokół. Używamy go walcząc z minorisami, gdy jesteśmy otoczeni. Jako że musimy najpierw wykonać trzy lekkie ciosy, to obracając się po każdym o 120 stopni, uderzamy przeciwników z każdej strony i wykańczamy bądź odtrącamy wszystkich tupnięciem. Przywracamy sobie w ten sposób sporo spornego zdrowia i wzmacniamy efekt leczenia kolejnymi profitami z górnego rzędu. Echo uderzenia zwiększa promień zdeptania, a dumny krok pozwala wykonać dwa, jedno po drugim, dzięki czemu zadajemy obrażenia jeszcze większej ilości celów. Na końcu pomagamy sobie przeciw większym celom, biorąc jeszcze zabójcę Majoris. Wybór wariantu zależy od tego, jak pewnie czujemy się w kwestii parowania, choć wszechstronny jest też najwolniejszy ze wszystkich. Jeżeli jednak czujemy się na siłach i chcemy spełniać swoją rolę najlepiej, to ostatnia opcja do walki wręcz o stoi jest moim zdaniem najlepszym wyborem. Miecz wspomagany jest trochę bardziej skomplikowany i wymaga od nas więcej kontroli nad walką.
główną mechaniką miecza są style walki. Lekki, skupiający się na szybkich atakach przeciw pojedynczemu przeciwnikowi i ciężki, wykonujący powolne, szerokie zamachy przeciw wielu celom. Możemy się między nimi przełączać, przytrzymując przycisk ataku bądź wykonując ciężki atak zaraz po uniku. Ta druga metoda przyda nam się do utylizacji jednego z profitów. Jako że naszym głównym zadaniem będzie raczej utrzymywanie fali przeciwników w miejscu, to skupiamy się na dolnym rzędzie. Zyskujemy tu trochę obrażeń i mistrz defensywy, który sprawia, że po zmianie stylu walki przez 5 sekund otrzymujemy 20% mniej obrażeń dystansowych. Wrogowie ostrzeliwujący nas z daleka są głównym utrapieniem, zwłaszcza na najwyższym poziomie trudności, a ten profit ułatwi trochę utrzymanie pozycji do czasu, gdy nasi koledzy uporają się z odległymi celami. Wystarczy, że przed każdą potyczką ręcznie zmienimy styl walki. Osobiście, by nigdy o tym nie zapomnieć, wyrobiłem nawyk bycia w lekkim stylu pomiędzy walkami i wykonywanie ciężkiego ataku po uniku przy każdym wejściu w grupę przeciwników. Cała reszta profitów to po prostu dalsze zwiększanie obrażeń. Na końcu dolnego rzędu odblokowujemy odnowienie potęga, by odzyskiwać więcej spornego zdrowia, używając ciężkiego stylu. Ostatni punkt możemy umieścić dowolnie, zależnie od preferencji. W ostatniej rzadkości możemy zwiększyć obrażenia przeciw Minoris, choć moim zdaniem i tak dobrze sobie z nimi radzimy, więc wybrałem zwiększenie obrażeń przeciw Majoris, którzy są trochę bardziej upierdliwi. Teraz przyjrzyjmy się opcjom w drzewku profitów, które ukształtują nasz styl gry. W pierwszej kolumnie wszystkie trzy wybory mają swoje zastosowanie, choć dwa pierwsze najbardziej pomagają nam spełnić nasze zadanie. Wiara pomoże nam przetrwać, zmniejszając obrażenia zdrowia o 25% na 5 sekund po tym, jak utracimy pancerz. Efekt może odpalać się bardzo często, gdy regularnie wykonujemy egzekucje i postrzały. Na przytłaczającym poziomie trudności uderzenia przeciwników są jednak tak bolesne, że tracąc ostatni pasek pancerza stracimy też często więcej niż połowę życia. I naszym priorytetem jest uniknięcie kolejnych obrażeń, co sprawia, że profit traci na wartości. Drugą opcją jest aura grozy, która zadaje obrażenia obszarowe po idealnej paradzie. Walcząc w grupie przeciwników, parowanie większych celów staje się priorytetem, a dzięki temu wyborowi każda parada pozbędzie się małych celów wokół, co ułatwia spełnianie naszej roli, którą jest zatrzymanie fali wrogów na konkretnym terenie. W drugiej kolumnie najlepszym wyborem jest wstrząs, którego przydatność ujawi się dopiero po odblokowaniu dalszych profitów. Przeciwnicy na obszarze elektryczności, które pozostawiają granaty szokowe, otrzymują 25% więcej obrażeń. I to nie tylko od granatu, ale wszystkich obrażeń. Dzięki temu nie tylko my, ale i nasi kompanii szybciej eliminują cele znajdujące się w polu rażenia naszych granatów. W trzeciej kolumnie pierwszy wybór ma synergię z poprzednim profitem i odblokowuje jedną z najlepszych funkcjonalności klasy. Przewaga obronna sprawia, że raz na 30 sekund po idealnej paradzie w miejscu, gdzie stoimy, pojawia się obszar elektryczności, taki jak od granatu szokowego. Aktywujemy efekt przynajmniej raz w każdej potyczce i z dobrym pozycjonowaniem sprawiamy, że większość przeciwników musi przejść przez to pole, próbując się do nas dostać, a w rezultacie otrzymują obrażenia od elektryczności, są spowolnieni, a także otrzymują 25% więcej obrażeń od wszystkich dzięki poprzedniemu profitowi. Musimy być tylko na tyle powściągliwi, by po odpaleniu tej umiejętności cofnąć się, zmuszając przeciwników do wejścia w obszar działania. W profitach zespołowych drugi, zaawansowana opieka, pomaga wszystkim przetrwać, spowalniając znikanie spornego zdrowia o 50% i bardzo dobrze współpracuje z późniejszymi profitami, pozwalając nam w efekcie leczyć siebie i towarzyszy. W piątej kolumnie wybór jest dość dowolny. Ogłuszająca moc, która zwiększa obrażenia od ciosu tarczą, jest chyba jednak najsłabsza. By wykonać ten cios, musimy przytrzymać przycisk parowania, by blokować i użyć lekkiego ataku. Kwestia jest tylko w tym, że uderzeń tarczą nie używamy dla obrażeń, a dla ogłuszania przeciwników. W związku z tym wybór mamy tak naprawdę między oba pozostałymi. Gwałtowna regeneracja skraca czas działania naszej chorągwi, ale potraja szybkość odzyskiwania pancerza. Moim zdaniem ten profit zabiera nam funkcjonalność, bo przede wszystkim skraca czas utrzymania konkretnej pozycji. Osobiście preferuję ostatnią opcję, skupiona siła, która sprawia, że ciosy tarczą odpychają i ogłuszają przeciwników na dłużej. Głównym zastosowaniem uderzenia tarczą jest zapobieganie teleportacji Majoris, gdy walczymy przeciw chaosowi, a dłuższe ogłuszenie nam w tym pomoże. W szóstej kolumnie wybór zależy od poziomu naszej postaci. Levelując, używamy czystości myśli, która sprawia, że flaga zadaje obrażenia obszarowe w czasie swojego działania i pomaga nam zablokować obszar podobnie do pola granatu szokowego. Po osiągnięciu 23 poziomu odblokowujemy i zaczynamy używać ożywiającej ikony, która będzie odpowiedzialna za ratowanie naszych kompanów i odwracanie losów bitwy. Po użyciu chorągwi, niezależnie od poziomu życia naszych towarzyszy, nasz i ich paski życia wypełnią się spornym zdrowiem, które możemy odzyskać zadając obrażenia, przeprowadzając egzekucję bądź używając steampacka. Najczęściej możemy kogoś uleczyć w pełni, stawiając sztandar obok zranionego kompana, gdy ten zaczyna wykonywać egzekucję. Drugą ważną funkcją jest możliwość uleczenia rany śmiertelnej. Wymaga to komunikacji, więc polecam pisać
jeżeli gramy z randomami, by użyli Steam Packa zaraz po tym, jak użyjemy naszej chorągwi. Steam leczy całe sporne życie i gdy punkty zdrowia sięgają 100%, rana znika, co znaczy, że jeżeli nasz towarzysz polegnie znowu, to nie będzie musiał czekać na respawn. Co jest dość znaczące, bo oczekiwanie na przytłaczającym poziomie trudności to aż 5 minut. W siódmej kolumnie pierwszy profit jest najbardziej użyteczny. Ożywiający efekt sprawia, że nasza flaga podnosi poległych towarzyszy. Wyciągnie nas to nieraz z kiepskich sytuacji oraz pozwoli na uleczenie się w pełni, jeżeli obok mamy wroga gotowego do egzekucji. W ostatniej kolumnie pierwszy wybór pomaga nam jeszcze bardziej kontrolować teren. Środki awaryjne sprawiają, że po utracie całego pancerza pod naszymi nogami pojawia się pole granatu szokowego, podobnie jak przy idealnym parowaniu. Okej, obgadaliśmy wszystkie wybory, których dokonujemy przed misją, ale jak to wszystko składa się w całość i wygląda podczas potyczki? W momencie, gdy widzimy grupę przeciwników, do której zmierzamy, bądź gdy odpala się alarm i nadchodzi horda, pierwszym, co powinniśmy zrobić, jest wyprzedzić drużynę i wybrać miejsce, w którym będziemy walczyć. Stanie w otwartej przestrzeni to proszenie się o porażkę, bo będziemy ostrzeliwani z każdej strony. Szukamy więc korytarzy, przesmyków czy miejsca, gdzie będziemy osłonięci przed ostrzałem. Usadawiamy się tam i czekamy, aż wrogowie do nas przyjdą. Musimy wyprzedzać drużynę głównie dlatego, że często, zwłaszcza losowi gracze, nie będą z nami współpracować i ściągną większość wrogów na siebie, co sprawia, że sami stajemy się bezużyteczni. Gdy już przygotujemy wszystko, zaczynamy siekać hordy oczekując ataków, które możemy sparować, by uaktywnić pole szokowe. Walcząc mieczem wspomaganym, możemy odczekać chwilę po ataku, by przyjąć postawę i wykonać uderzenie w ziemię. Musimy mieć tylko na uwadze, że wszystkie nasze ataki pchną nas w przód, co oznacza, że powinniśmy albo przerywać serię, albo atakować w tył tak, by ciągle zmuszać przeciwników do przebywania w miejscu, w którym otrzymują obrażenia i są debuffowani przez nasz szok. Walcząc z chaosem, po doskoku w lekkim stylu często wykonujemy uderzenie tarczą, by zatrzymać ich przed teleportacją. Zawsze staramy się zwracać uwagę na poziom zdrowia naszych kompanów i wykorzystywać chorągiew, by ich leczyć, gdy wykonują egzekucję. Jeżeli jakiś Majoris zaczyna wzywać pomoc w oddali, to w miarę możliwości staramy się strzelić w niego w pełni naładowanym strzałem w głowę. Walcząc z neurotropami, niestety musimy polegać wyłącznie na pistolecie. Ostoja to jedna z klas, której efektywność zmienia się w zależności od członków oddziału. Przykładowo, mając w składzie awangardę, która pasywnie pozwala nam odzyskiwać 15% ładunku umiejętności każdym dobiciem przeciwnika, nasza chorągiew będzie o wiele częściej gotowa do użycia, co zdecydowanie ułatwi ukończenie misji. Bardzo dobrze współpracujemy też ze snajperem, bo ten z kolei bardzo szybko wprowadza Majoris w stan egzekucji i trzyma się daleko za nami. Ostoja jest bardzo unikatową klasą i polecam spróbować nią zagrać, zwłaszcza wszystkim, którzy unikali jej do tej pory, bo kojarzyli ją z supportem. Wymaga planowania, pomyślunku i cierpliwości, by nie pchnąć naprzód, bo najzwyczajniej w świecie nie działa, gdy nasz styl walki definiujemy wciskaniem przycisku W na klawiaturze. Może być nam trochę ciężko grać z losowymi graczami, którzy nie wiedzą, jak funkcjonuje nasza klasa i ignorują wszelką taktykę, ale jeżeli gramy ze znajomymi albo komunikujemy się z randomami, to Ostoja jest bardzo przydatnym dodatkiem do każdej grupy. Jeżeli macie jakieś inne porady, które umknęły mojej uwadze, to śmiało piszcie je w komentarzach. Jeżeli pomogłem wam w jakiś sposób, to zachęcam do suba i zostawiania w komentarzach nawet emotki, bo engagement bardzo pomaga kanałowi. Sprawdźcie też inne poradniki, jeżeli gracie innymi klasami. A teraz tarczę w górę i w drogę niańczyć wasz oddział. Odwaga i honor, bracia. Jeżeli wam się podobało, to na dole jest przycisk subskrypcji i dzwonek, a mnie znajdziecie prawie codziennie wieczorem na Twitchu. Trzymajcie się ciepło, ciasno i bezpiecznie i zobaczymy się następnym razem.